Po wprowadzeniu w życie prawa restrukturyzacyjnego razem z prawem restrukturyzacyjnym nastąpiła dosyć istotna zmiana również przepisów w zakresie postępowania upadłościowego. Często wspomina się tutaj o ochronie interesów pracowniczych, lecz tak naprawdę to nie to jest główną zmianą, ponieważ pracownicy byli i są nadal chronieni na takim samym poziomie i ich należności znajdują się w kategoriach uprzywilejowanych. Kluczową zmianą dla postępowań upadłościowych, przekładającą się również na postępowania restrukturyzacyjne, jest to, że zostały w bardzo dużej mierze zrównane sposoby zaspokajania wierzytelności publiczno-prawnych i prywatno-prawnych, czyli zwykłych przedsiębiorców, kontrahentów, dostawców oraz należności, które należą się podmiotom publiczno-prawnym, czyli na przykład Urzędowi Skarbowemu. To z kolei powoduje, że wierzyciele publiczno-prawni powinni być częściej zainteresowani bardziej aktywnym uczestniczeniem w postępowaniach restrukturyzacyjnych i popieraniem tych postępowań restrukturyzacyjnych, bo restrukturyzacja tak naprawdę doprowadza do tego, że można uzyskać znacznie lepsze efekty ekonomiczne niż taka partykularna, szybka likwidacja, czyli windykacja należności w drodze sprzedaży majątku i to niezależnie czy to w postępowaniu egzekucyjnym, czy w postępowaniu upadłościowym. Funkcjonujące przedsiębiorstwo może przynieść dużo większe efekty i spłacić wierzycieli wszystkich w dużo większym stopniu, a skoro są zrównani w uprzywilejowaniu, to powinni być tak samo zainteresowani wierzyciele publiczno-prawni, jak i prywatni w tym, żeby przedsiębiorca dalej funkcjonował i spłacał ich z osiąganych dochodów.